Formalnie nieistniejący jeszcze rząd Donalda Tuska planuje zabrać Orlenowi połowę rocznego zysku. Polacy chcieliby wyższego podatku dochodowego, o ile ich środki będą trafiały na klimat. Unia Europejska w trosce o klimat zakazuje sprzedaży brokatu. A od 1 stycznia w Polsce znika benzyna popularna 95. A co jeśli powiem, że wiem o tobie coś, czego sam o sobie nie wiesz? Nie wierzysz? To za moment się przekonasz. Nie dalej jak we wtorek na portalu Dziennik Gazeta Prawna natrafiłem na artykuł, po przeczytaniu którego, no słuchajcie, wypadły mi bezpieczniki. Tutaj popełnię taki mały disclaimer, ponieważ Dziennik Gazeta Prawna to jedna z moich ulubionych gazet. Zawsze miałem o niej dobre zdanie i znajdowałem w niej rzeczowe, dobrze napisane artykuły. Tak na serio, to zastanawiam się, jaki był cel napisania tego konkretnego artykułu, bo uważam, że obraża on inteligencję naprawdę wielu czytelników. Jest oczywiście taka możliwość, że to ja się mylę, a świat podreptał już na piechotkę w takim kierunku, gdzie dowolna bzdura okraszona pustymi frazesami nawołującymi do walki o klimat, zwalczanie emisji dwutlenku węgla czy troski o świat węglowy musi zostać uznana z automatu za prawdę objawioną. Ale po głębszym zastanowieniu wszystko stało się dla mnie jasne i zaraz to wszystko wam wyjaśnię. Okazuje się, że według Dziennika Gazety Prawnej Polacy oczekują wyższego podatku dochodowego, jeśli ich środki trafią na klimat. Czujecie to? O tym i o jeszcze większych absurdach opowiem wam w dalszej części materiału. Dziś odcinek z serii Ekologika Ekolożki. W ciągu jednego dnia z wyceny giełdowej Orlenu spadło blisko 6 miliardów złotych. Z wyceny jednej z największych polskich spółek i to w jeden dzień. Stało się to po tym, jak koalicja pod przewództwem Donalda Tuska poinformowała o swoim autorskim planie zamrożenia cen energii, gazu i ciepła. Zatem akcje spółki Orlen zanotowały spadek o 7,7% w ciągu jednej sesji. W trakcie trwania sesji na warszawskim parkiecie kurs szorował nawet w okolicach minus 10% od otwarcia. Ten nagły spadek to efekt projektu planu zamrożenia cen energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego na 2024 rok, zaprezentowanego przez ekipę Donalda Tuska. Trzeci sezon, ekipa, ej, ekipa. To nie ta ekipa. To nie ta ekipa. Widzicie, jeszcze nie objęli rządów, a już szkodzą. Wiele się mówiło o idiotyzmach wygadywanych przez polityków związanych z PiS-em, które wywierały negatywny wpływ na giełdę i na całą gospodarkę. Krytykowano Glapińskiego za jego wystąpienia, za jego brednie. Mówiono, jak to bardzo szkodzi on gospodarce. Jakie psy wieszano na Orlenie i Obajtku przed wyborami za to, że ręcznie sterowali cenami paliwa i sztucznie utrzymywali niskie ceny na stacjach. Pamiętacie? Ja to nawet rozmawiałem z jednym takim panem, który tuż przed wyborami do parlamentu bardzo narzekał, że paliwo jest za tanie i dlaczego ten niedobry PiS powstrzymuje podwyżki cen. No i on to mówił całkiem na serio. A tymczasem co? Ekipa Tuska sezonu trzeciego. Znowu ta ekipa. Składa do parlamentu propozycję, zgodnie z którą to właśnie Orlen będzie musiał udźwignąć koszty zamrożenia cen energii, które są szacowane na około 15 miliardów złotych. Aby wam lepiej zobrazować znaczenie kwoty 15 miliardów złotych dla Orlenu, to stanowi ona połowę zysku wypracowanego przez spółkę w ciągu całego 2022 roku, który zresztą był rekordowy w historii spółki. Projekt tej ustawy zakłada przedłużenie obniżki cen ciepła sieciowego do końca 2024 roku, równocześnie zatrzymując inwestycje w farmy wiatrowe i przywracając obowiązek handlu prądem po cenach giełdowych. My już mieliśmy z tym problem, zdaje się, w poprzednim sezonie, gdzie ceny na giełdach szalały, a nasze elektrownie sprzedawały taniej prąd, bo produkowały go z węgla, którego w zasadzie były właścicielem. Ale dystrybutorzy, czyli m.in. podmioty zagraniczne, usiłowały sprzedawać prąd po światowych cenach z księżyca, przepraszam, z giełd. Kasując oczywiście różnicę do swojej kieszeni. Potem do gry wszedł kapitan państwo, dopłacając z naszych podatków na te wszystkie tarcze srarcze, tak żeby wypompować kasę do pośredników. Oczywiście w trosce obywatela. Serio, to rząd PiS-u tak się rozpędził, że tą swoją rządową tarczą objął nawet rybki akwariowe. Zobaczcie, jak nie wierzycie. I może następnym razem wybierajcie mądrzej. Dodatkowo, projekt ustawy wprowadza zmiany w zasadach lokalizacji elektrowni wiatrowych, uzależniając odległość turbin od poziomu emitowanego hałasu.
Tyle, że zabierając połowę zysku z Orlenu, to żadne inwestycje w te turbiny nie będą realizowane. No chyba, że stanie się coś, co ja teraz przewiduję. I jeżeli się nie mylę, to taki scenariusz będzie za chwilę realizowany. Zatem co nastąpi? Albo opozycja, teraz jako PiS z Konfederacją, albo sam Orlen wystąpi z jakąś skargą do Komisji Europejskiej w sprawie odbierania mu połowy zysku. W kolejnym kroku Komisja Europejska przychyli się do tej skargi i łaskawie zgodzi się, aby Orlen zatrzymał zysk w spółce, ale jednocześnie zobowiąże go do inwestycji tych środków w wiatraczki, co zresztą Orlen uczyni i w ten sposób wyciągnie z opresji niemiecki Siemens Energy, który produkuje turbiny i jest w poważnych tarapatach. A jak donosi niemiecka gazeta Handelsblatt, która ostatnio opublikowała komentarz na temat konieczności wsparcia Siemens Energy przez niemieckie państwo. Gazeta podaje, że błędy nie dotyczą wyłącznie zarządu tej firmy, ale także decyzji podjętych przez firmę matkę, którą jest koncern Siemens. Problemy Siemens Energy są także pokłosiem źle opracowanej niemieckiej transformacji energetycznej. Handelsblatt uważa, że Siemens Energy niewystarczająco podporządkował sobie hiszpańską firmę Gamesa po przejęciu tego producenta turbin wiatrowych. Z drugiej strony, na produkcji turbin wiatrowych nikt obecnie nie zarabia, uważa Handelsblatt. Zatem zobaczycie. Magicznie Komisja Europejska ruszy na ratunek Orlenowi, który szybko z wdzięcznością zakupi hiszpańsko-niemieckie wiatraczki i miliardy euro wyjadą z Orlenu tak czy siak. A Donald Tusk w tym momencie zadba o to, żeby żadne nowe inwestycje w wiatraczki w Polsce nie mogły się uruchomić, no bo wiadomo, wizja dziabnięcia Orlenowi połowy zysku, no to te pieniądze gdzieś tam trzeba już alokować i o uruchamianiu nowych farm wiatrowych, nowych inwestycji nie ma mowy. Zrobi się miejsce na te, które rozpocznie Orlen, jak już się dogada z Komisją Europejską, czyli z Niemcami. Polacy oczekują wyższego podatku dochodowego, jeśli ich środki trafią na klimat. Jak rozmawiałem z ludźmi, to naprawdę nie spotkałem jeszcze nikogo w moim, powiedzmy, 40-letnim życiu, kto by mi powiedział, że płaci za niskie podatki. Że powinien płacić więcej. A już na pewno nie spotkałem nikogo, kto uważa, że powinien płacić więcej dla dobra klimatu. Serio. Mam wśród znajomych kilka osób, którym bardzo leży na sercu naprawa klimatu albo dbałość o szeroko rozumianą ekologię. Tylko obawiam się, że wcale nie byliby tacy wyrywni, żeby dodatkowo się opodatkować, aby pieniądze trafiły na klimat. Jeżeli wy również nie chcecie płacić wyższych podatków i nie spotkaliście żadnego Polaka albo mieszkańca Polski, który uważa, że płaci za małe podatki, to w komentarzu pod tym filmem napiszcie słowo ZONK. Będzie to dla mnie jasny sygnał, że ja się po prostu nie mylę. A dla tych, którzy czują wewnętrzną potrzebę płacenia więcej podatków i to na klimat, polecam wizytę w najbliższym urzędzie skarbowym. Tam przemiłe panie z pewnością doradzą wam, co zrobić, żeby płacić większe podatki. A z tego co ja wiem, można się dobrowolnie opodatkować niemal na dowolny cel. A tak na serio, to ja bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób te pieniądze przekazuje się temu klimatowi, skoro środki mają pójść na klimat. Obawiam się, że to trochę jak w tym dowcipie i klimat to jest taki, wiecie, ktoś. Wiecie, ktoś miał powiedzieć Pawłowi, że spotykamy się w innym lokalu, tylko zapomnieliśmy wybrać ktośa. Przejdźmy na moment do fragmentu artykułu zaczerpniętego z portalu Dziennik Gazeta Prawna. Artykuł nie jest podpisany, a dlaczego nie jest podpisany, wyjaśnię wam w dalszej części filmu. Aby pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w poradzeniu sobie z kosztami zielonej transformacji, 65% polskich respondentów byłaby skłonna płacić wyższy podatek dochodowy. Taki wniosek wynika z 6. edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczącej klimatu. 51% zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2% swojego dochodu, czyli ponad połowa, a 13% zaakceptowałyby dodatkowe 5-10% podwyżki podatków. Aha. Może pani mi to jeszcze raz przeczytać? Pomoc w poradzeniu sobie z kosztami zielonej transformacji. No bardzo ciekawe. Wiecie co? Wierzycie w to? Ale rozumiem, że propozycja jest taka, że my mamy się kolektywnie składać na wymysły ekokomunistów i ustawianie medialne właśnie ruszyło. My mamy płacić.
Bo większość chce płacić. Bo większość chce płacić więcej. Serio? Mnie, starego misia, na sztuczny miód? Tak chcecie przerabiać? Tak na cwaniaka? Mieszka tu jakiś cwaniak? Cwaniak? Nie, ja tu mieszkam. To daj piątaka. Oczywiście za całym tym badaniem czy ankietą stoi jakaś szemrana instytucja banksterska, bo okazuje się, że na naprawianiu klimatu najbardziej zależy bankom. No, przecież nie od dziś wiadomo, że największe pieniądze można skręcić przy naprawianiu klimatu. No dobra, czytajmy dalej. Większość respondentów poparłaby również inne rodzaje podatków związanych z klimatem. Na przykład 71% respondentów opowiedziało się za reformą podatku od paliw kopalnych w celu wyeliminowania dotacji i ulg podatkowych dla sektora lotniczego i innych branż, których działalność w dużym stopniu opiera się na paliwach kopalnych. No to ja już widzę, w którym kierunku zaczyna wiać. Tusk szykuje się do powrotu do rządzenia, więc zaraz okaże się, że wrogiem numer jeden, oczywiście klimatu, będzie Orlen i LOT. Zaraz obłożą te firmy dodatkowymi podatkami, daninami klimatycznymi, a jak się pod ich ciężarem zegną, to je opierdolą za czapkę gruszek, bo wtedy będą eko w obcych rękach. To samo wprowadził Balcerowicz z popiwkiem, ten sam mechanizm powodował zadłużanie polskich firm po transformacji ustrojowej. Zresztą już widać, jakie mają plany. Jeszcze nie rządzą, a już snują plany wypompowania z Orlenu 15 czy tam 16 miliardów. No szok. Poczytajcie sobie w internecie, dlaczego akcje Orlenu w środę 29 listopada zanurkowały blisko o 10%. Ale żeby nie było, że ja się czepiam dziennika Gazety Prawnej. Ten materiał to jest jakiś zlecony gotowiec. Niemal literka w literkę pojawił się na innych portalach w tym samym czasie. Wszędzie przekaz jest dosłownie ten sam. Zobaczcie. Forsal, WNP, WP Finanse i tak dalej. Puls Biznesu, w Rzeczpospolitej Sorosa też znajdziecie ten sam materiał. A wiecie, kto jest wiceprezesem tego Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Pani Teresa Czerwińska, aktualnie ubiegająca się o prezesurę w tym banku. Pani, która zastąpiła Mateusza Morawieckiego na fotelu ministra finansów, która została potem zastąpiona co prawda przez pana Banasia, jak ten się jeszcze z PiS-em fraternizował. Pani miała niewątpliwie duże zasługi, bo została przeniesiona na bardzo ciepłą posadkę do NBP-u, a potem za granicę do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zresztą nie ona pierwsza. HGW, Balcerowicz, Marcinkiewicz to tylko kilka nazwisk polityków, którzy pojechali moczyć mordy w melasie w Europejskim Banku Rozwoju albo w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zapewne za wybitne zasługi na odcinku kolonizowania Polski. Dodam tylko, że pani Czerwińska, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia, urodziła się za granicą, na Łotwie. A nie, przepraszam. Wtedy to była Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka. No ale mamy taką tradycję, że ministrami finansów to tak, szczerze mówiąc, Polacy rzadko zostają i w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat, że tymi ministrami finansów to zwykle zostawały jakieś osoby z nadania, żeby nie powiedzieć przywiezione w teczkach. A wiecie, że Unia Europejska zakazała sprzedaży brokatu? Dobrze, że jeszcze nie zabroniła stosowania. Według ostatnich doniesień z Niemiec konsumenci pospiesznie robili zapasy brokatu, zanim zakaz wszedł w życie. Jak wyjaśnia Forbes, Unia Europejska oficjalnie zakazała sprzedaży sypkiego brokatu i niektórych innych produktów zawierających mikrogranulki, co stanowi oczywiście część dążenia do ograniczenia szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń mikroplastikami w krajach członkowskich. A plan jest taki, żeby to zanieczyszczenie zredukować o 30% do 2030 roku. Serio? Co prawda nie każdy brokat jest zakazany, bo brokat biodegradowalny jest nadal dozwolony, jednak w nadchodzących latach jego stosowanie, szczególnie w kosmetykach, produktach do paznokci, w peelingach i innych artykułach higieny osobistej, również będzie ograniczany. No ale skoro jest biodegradowalny, no to w sumie dlaczego?
Podobno bez brokatu można się obejść, ale jakoś nie wyobrażam sobie bombek choinkowych bez brokatu. A wy? Co o tym sądzicie? Według doniesień gazety Forbes, niemieccy konsumenci pospiesznie robili zapasy brokatu, zanim zakaz wszedł w życie, a jeden z uczestników tamtejszego programu Big Brother powiedział lokalnemu tabloidowi, że kupił 82 opakowania brokatu, zanim zostanie on ściągnięty z półek. Brokat im przeszkadza. Rozumiecie to? No okej, ja też sobie zrobiłem całkiem spory zapas plastikowych słomek i zwykle nawet je mam przy sobie. Ale u nas w Europie będzie walka z brokatem, a tymczasem w Indiach, o właśnie tak się walczy z plastikiem i innymi śmieciami, popatrzcie. Bez krępacji, wypierdziela się to do rzek, no zresztą nie tylko w Indiach. To samo się dzieje w Ameryce Południowej, w zasadzie w całej Azji, w Afryce, na Haiti. A ty kurde, nie pij przez słomeczkę, bo klimat cierpi. Nie używaj brokatu, bo zawiera mikroplastik. A Hindusi ci będą tony plastików wpierdzielali do rzek. Ale to ty jesteś problemem dla planety. Zapamiętaj, to tobie nie wolno posmarować brokatem dubska i pić przez plastikową słomkę. Ale już na przykład taki ser, który każdy plasterek ma zapakowany w oddzielną folijkę, to sobie możesz kupować bez problemu. Bo to jest produkt firmy chyba holenderskiej. Im wolno. Taki mikroplastik im wolno wprowadzać do obiegu. To już pewne. Od 1 stycznia 2024 na polskich stacjach paliw nie będzie można zatankować klasycznej benzyny PB95. Popularnej 95. Zastąpi ją benzyna o oznaczeniu E10. To duża zmiana i ważna informacja. Wiele aut nie jest przystosowanych do tankowania nowego paliwa, ponieważ nowe paliwo E10 będzie zawierało zwiększony udział biokomponentów do 10%. Nowe paliwo E10 ma pozwolić Polsce zrealizować cel osiągnięcia 14% udziału paliw pochodzenia z surowców odnawialnych. No i mamy kolejny ekoidiotyzm. No nie każdy sobie zdaje sprawę, że zmiana etanolu na bioetanol powoduje, że obniżają się parametry paliwa. A co więcej, obniża się sprawność silnika, co z kolei owocuje wyższym spalaniem. Według jednych ekspertów to spalanie wzrośnie minimalnie, od 1 do 2% w przypadku bardzo nowoczesnych konstrukcji. Ale już w przypadku nieco starszych jednostek napędowych wzrost spalania paliwa może sięgnąć nawet 4 do 5%. No taka ekologia. Nie mówiąc już o ekonomicznym uzasadnieniu, gdzie nawet minimalnie większe spalanie to równa się większe wydatki na paliwo. A co z bezpieczeństwem eksploatacji aut? Wiele silników benzynowych nie jest przystosowana do tankowania paliwa E10. Warto sprawdzić, czy twój samochód lubi takie wynalazki i takie biokomponenty. Orlen oficjalnie potwierdził to, czego obawiało się wielu kierowców. Wraz z początkiem nowego roku ze stacji paliw w Polsce zniknie popularna benzyna. Ta oznaczana na pistoletach E5. Zastąpi ją paliwo E10, czyli benzyna, w której 10% składu będą stanowiły dodatki pochodzenia roślinnego. Będziemy jeździli na Kujawskim. Żartuję oczywiście. Jak twierdzi serwis Business Insider, to zmiana, która ze względu na unijne regulacje wisiała nad Polską już od 2019 roku. Medialne straszenie 95-oktanową benzyną o symbolu E10 trwa w Polsce już od dobrych kilku lat. Ale niedawno temat powrócił z podwójną siłą. To dlatego, że pojawiły się przecieki wskazujące na to, że tym razem Polska już naprawdę zastąpi starą 95 nową. A jak czytamy w oficjalnym komunikacie Orlenu, od 1 stycznia 2024 na wszystkich polskich stacjach paliw dotychczasowe paliwo, jakim jest benzyna o liczbie oktanowej 95, zostanie zastąpione benzyną E10. Odpowiednio oznakowane będą wszystkie stanowiska do tankowania paliwem E10. Symbol E10 widoczny będzie na dystrybutorach i pistoletach, a także na pylonach. Orlen twierdzi, że zdecydowana większość kierowców nie odczuje żadnej zmiany. Benzyny z tym symbolem nie można jednak stosować we wszystkich autach z silnikami benzynowymi, bo zawarta w nim wysoka domieszka biokomponentów jest szkodliwa dla niektórych konstrukcji. No i szczerze mówiąc, w tyłek dostaną wszyscy ci, którzy mają jakieś samochody, które są wyposażone w gaźniki. Ja się tak
aż super nie znam na tym, więc no, oddajmy głos fachowcom. Z lektury komunikatu koncernu dowiadujemy się jednak, że na stacjach pozostanie także benzyna z mniejszym stężeniem bioetanolu. Jej tankowanie będzie dużo droższe. Dlaczego? Tak zwana benzyna premium o liczbie oktanowej 98 dalej sprzedawana będzie w formacie E5, na przykład Verwa na Orlenie. Czyli ci, którzy tankują 98, burżuje, no ich ten dodatek substancji pochodzenia roślinnego nie dotyczy. W praktyce oznacza to, że jeżeli jeździsz autem niedostosowanym do paliwa E10, twoje rachunki za benzynę wzrosną, bo będziesz musiał wybrać dużo droższe paliwo. A jak sprawdzić, czy jesteś w tej grupie? Na rządowej stronie e10.klimat.gov.pl zostanie uruchomiona wyszukiwarka opracowana przez Poznański Instytut Technologiczny. Na ten moment strona ta jeszcze nie działa. Ciekawe dlaczego. Jeżeli ten format odcinka spodobał ci się, to koniecznie podziel się ze mną komentarzem pod filmem. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.